Cześć, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, w kolejnym odcinku z oceniania waszych składów. No mam nadzieję, że ta seria wam się podoba. Zasięgi pod ostatnim filmem pokazały, że wam się podoba. Zasięgi na Discordzie pokazały, że wam się podoba, ponieważ wysłaliście ponad 700 składów, moi drodzy, które ja musiałem przejrzeć, które sprawdziłem. No i na dzisiejszy odcinek wybrałem te, które przykuły gdzieś moją uwagę. Ale tak jak już na samym początku powiedziałem, tych składów było ponad 700, więc przepraszam, jeżeli jakieś ominąłem. No mi się wydaje, że tak realnie sprawdziłem około 500 drużyn i zauważyłem swój osobiście błąd, za który przepraszam, a mianowicie właśnie to, że tych składów pojawia się za dużo i trochę ciężko wybrać te, które powinienem ocenić, dlatego to, jaki skład powinien być oceniony, oddaję zupełnie w wasze ręce. Na Discordzie, moi drodzy, pod każdym składem jest opcja dania mu łapki w górę bądź łapki w dół. Jeżeli wam się jakiś skład innego użytkownika również podoba i stwierdzacie, że albo jest ciekawy, albo jest bardzo silny, albo po prostu chcielibyście zobaczyć, jak oceniam tamten skład, bo wy może macie podobny, no to kliknijcie tą łapkę w górę i ja po prostu na kolejnych odcinkach będę oceniał te składy, które te łapki po prostu będą, które tych łapek będą po prostu miały najwięcej, więc myślę, że fajna opcja, a teraz przejdźmy już do clou tego odcinka. Sponsorem kanału jest BetClick, legalny bookmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów. Link w opisie. Czyli do składów użytkowników, którzy przesłali swoje drużyny na odpowiedni kanał na Discordzie, czyli na kanał ocenianie składów w zakładce Kinetyk. Jeżeli chcecie, żeby wasz skład również miał szansę pojawić się na kolejnym odcinku, to przesyłajcie koniecznie na naszego Discorda, link do dołączenia jest w opisie. Co ciekawe, brakuje nam tylko 20 osób, żeby być największym fifowym Discordem w Polsce, także myślę, że po tym odcinku już to osiągniemy, a więc zapraszam was wszystkich do tego największego w Polsce serwera Discord o tematyce Fify już teraz do dołączenia, a my, tak jak powiedziałem, lecimy do tych składów i zaczynamy od składu Modiego, który teraz widzicie na Discordzie, a my magicznie przechodzimy na Foodbina, moi drodzy. I jak to się prezentuje? No prezentuje się to ciekawie, bo mimo, że mamy tutaj parę metakart, jak oczywiście Neymar, jak oczywiście Mbappe, no to mnie w tym składzie, nie ukrywam, urzekło parę zawodników z Championship w fajny sposób połączonych, czyli ten Rooney, czyli ten Henry, czyli Armstrong. To jest też jeden z pierwszych po prostu składów, które gdzieś przykuły moją uwagę, dlatego postanowiłem go wybrać, no bo ten użytkownik był bardzo szybki, wysłał od razu składzik na naszego Discorda, więc jak najbardziej to docenić również chciałem. Ale mimo to w tym składzie zrobiłbym malutkie zmiany. To znaczy, po pierwsze, sam Modi pisał o tym, że myśli o tym, aby dać Schmeichela, więc ja jak najbardziej z taką zmianą się zgadzam. Uważam, że byłaby to zmiana na duży plus, bo generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o tych bramkarzy w formie Optimus, to uważam, że oni naprawdę są pozbawieni jakichś większych wylewów. Wiadomo, każdemu golkiperowi się to zdarzy, ale jeżeli macie opcję, czy zrobienia Schmeichela, czy nie wiem, traficie Jaszyna, Van der Sara, bądź Petra Czecha, to jak najbardziej możecie spokojnie dawać tego golkipera na bramkę, bo moim zdaniem są to po prostu bramkarze, którzy robią robotę i może nie będą wygrywać wam każdego spotkania, ale raczej będą się wystrzegać jakichś kolosalnych błędów. Dodatkowo sam wrzuciłbym tutaj, moi drodzy, za Armstronga Rashforda. To znaczy, uważam, że Armstrong jest bardzo dobrym zawodnikiem, ale osobiście dawałbym go chyba chętniej na przykład drugą połowę spotkania, na jakieś końcówki. Uważam, że wniesie wtedy więcej do gry niż od początku spotkania, a Marcus Rashford to jest karta, której dzisiaj jest poświęcony również ten odcinek, bo w większości składów tego Rashforda będę chciał po prostu do składu przemycić ze względu na to, co zrobił on dla mnie w ostatniej lidze weekendowej. To znaczy, jak wiecie, bądź może nie wiecie, w ostatnim Foot Champions udało mi się wbić Elite 1, a więc najwyższą, poza oczywiście tym top 200 rankingiem, najwyższą rangę, która jest dostępna w FIFA, i Marcus Rashford bardzo, ale to bardzo mocno się do tego przyczynił, w wersji w ogóle 86, także wcale nie w jakiejś bardzo, bardzo wysokiej, więc jeżeli mogę gdzieś dać Rashforda, no to dzisiejszy odcinek będzie taki, że będę tego Rashforda często dawał, bo po prostu no zdaję sobie z tego sprawę, jak dobra jest to karta, mimo tego, że nie jest to karta wcale aż tak bardzo popularna, bo nie każdego stać na jego wyższe wersje, a tam najniższa, ta podstawowa, nie jest już aż tak dobra na tym etapie gry. No ale druga sprawa, jeżeli w tym składzie nie chciałbyś nim grać w formacji, nie wiem, 4-4-2, czy w formacji 4-2-2, ale właśnie przerzucić się na przykład na formację 4-1-2-1-2, którą ja tą Elite 1 wbiłem, i o taktykach, do której jutro będzie odcinek, także subskrybujcie kanał, żeby go nie przegapić, to możesz tutaj również dać Giniego Wijnalduma i wtedy grać sobie tym środkiem pola, Jones jako ten bardziej defensywny, Rooney oraz Wijnaldum jako bocznie śpe, bądź nie wiem, Wijnaldum jako ten defensywny, a może Jones jako ten bardziej ofensywny. Tutaj już sam musisz zauważyć, kim ci się lepiej gra. No ja osobiście wolałbym grać Wijnaldumem jako prawym środkowym pomocnikiem, no i napad Neymar, Mbappe, Best,
super sprawa, jak najbardziej coś takiego też bym Ci polecał, więc no to są po prostu moje zmiany, które wprowadziłbym w tym składzie. Czas na drugi skład przesłany przez użytkownika Bwartus FIFA i jak widzicie, no jest tutaj ciekawie, jeżeli chodzi o szczególnie ten napad. Mamy Borussię Dortmund w postaci Hazarda, w postaci Reiny, no to zakładam, że są karty niewymienne, ale karty bardzo ciekawe jak na napad. Jest oczywiście mój ukochany Marcus Rashford, co prawda w wersji 85, ale cieszę się, że tutaj jest. Bardzo solidny środek pola, Balak, Jones oraz Rooney, no i obrona, w której właśnie będę chciał małe zmiany stworzyć. To znaczy, po pierwsze, jeżeli Cię stać na kupno Risa Jamesa, to jak najbardziej bardzo serdecznie polecam, bo jest to absolutna skała, więc to jest taka porada, którą jeżeli by Cię było stać, to fajnie, żebyś wprowadził, ale jak nie, to nie będzie ona obowiązkowa. Natomiast coś, co jeszcze bym jak najbardziej wprowadził, to Lucas Klostermann oraz Bender. To są zawodnicy, którzy na pewno zrobią tutaj kozacką robotę w tym zespole, a dodatkowo nie sprawią, że nie wiem, będzie to jakiś meta zespół. No nie wrzucam tutaj właśnie tego Varana, Mendiego, bo uważam, że są to karty, to są takich dwóch zawodników, które ja osobiście bardzo, bardzo unikam w tych składach, bo wiem, że po prostu wielu z Was już się znudziło granie tymi zawodnikami. Tak samo jak paru innymi, jeżeli chodzi nawet czy o środek pola, czy o napad. Natomiast uważam, że właśnie Klostermann oraz Bender to są karty, które wcale nie są aż tak często ogrywane. Szczególnie ten Bender, przecież to jest nowa karta, więc jak najbardziej można się tym zainteresować. A nawet jeżeli będziesz czuł, że nie stać Cię na przykład na tego Jamesa, to dalej możesz grać tutaj czy Walkerem na środku obrony, czy Gomezem. No ja osobiście chyba wolałbym grać na tym etapie gry już Walkerem ze względu po prostu na jego tempo. Natomiast w zależności od tego, kim Ci się lepiej gra, możesz dać tutaj jednego bądź drugiego. I moim zdaniem ten skład świetnie wygląda zarówno w tej formacji 4-3-2-1, bądź jakbyś chciał zmienić na tą 4-1-2-1-2 z Balakiem jako tym, no właśnie w sumie też z tym bardziej chyba ofensywnym, takim 4-1-2-1-2 w tym typowym środkowym pomocnikiem, Rooney jako środkowy pomocnik, Jones jako defensywny, czy może Balak jako ten defensywny, a Jones z Rooneyem jako ci bardziej podłączający się do ataku. To wszystko zależy od Ciebie, w zależności jak tymi kartami będzie się grało, natomiast uważam, że taki skład nie dość, że jest ciekawy, to jest przede wszystkim bardzo mocny. Trzecia drużyna podesłana przez użytkownika Mariusz Pudzianowski, trzeci, także bardzo serdecznie pozdrawiam i rozbawił mnie ten nick, więc jak najbardziej pozdrowionka dla użytkownika. Natomiast jeżeli chodzi o ten zespół, no to jest on na pewno w ciekawy sposób stworzony. Ja stwierdziłem, że wiele z tych kart, które bym wymienił, są albo niewymienne, albo są na przykład nowe, tak jak chociażby Müller, chociaż on spełnia oba te kryteria, więc stwierdziłem, że za dużo nie będę tutaj kombinował, bo po prostu nie do końca wiem, jak się zamknąć w budżecie. Pamiętajcie też, że jak mi podsłuchacie składy, to fajnie ten budżet podać oraz na przykład pokazać, jakich zawodników chcielibyście wymienić, bądź kim Wam się gra właśnie bardzo dobrze, czy bardzo źle. Ja stwierdziłem, że tego Müllera będę omijał, bo jest to stosunkowo nowa karta, więc prawdopodobnie chcę nim trochę pograć. No i jeszcze przede wszystkim będę omijał też Kluiverta, bo w takim składzie mieć ikonę Optimus to jest super sprawa. Więc coś, co tutaj sobie zrobimy, to przede wszystkim postawimy na naprawienie troszeczkę zgrania i na naprawienie tego zespołu. Przechodzimy na formację 4-2-2-2 i wymieniamy Stingravena na Klostermana. I to wszystko możemy sobie, moi drodzy, zmienić teraz w takim stylu, że Cristiano Ronaldo pójdzie nam tutaj i Guendouzi tutaj. Dzięki czemu, moi drodzy, co osiągamy? Osiągamy, że tylko jeden piłkarz nie ma pełnego zgrania, a mianowicie jest to Ricardo Pereira, który z lojalnością oraz menadżerem będzie grał tutaj na ósemce, więc myślę, że to nie jest nic strasznego. No i w przyszłości ten skład można dalej upgrade'ować, to znaczy można przerzucić Klostermana na PSO, dać na przykład Neuera bądź Gulasiego i wtedy tutaj dowolny obrońca z Bundesligi, może jakiś, nie Manuela Kanji nawet, czy nawet Kevin Babu jako prawy obrońca, natomiast dać go wtedy na środek obrony. Jeżeli byś chciał to zrobić wcześniej, no to możesz dać na przykład Kevina Babu tutaj oraz Castelsa. Jeżeli nie chciałbyś dawać sobie tutaj Neuera bądź Gulasiego, więc bramkarzy tak naprawdę możesz wybierać, kto ci tylko żywnie pasuje. Natomiast ja osobiście najpierw zainteresowałbym się zrobieniem czegoś takiego, żeby ta obrona była solidniejsza, bo myślę, że ten Stingraven, mimo tego, że jest ciekawym zawodnikiem, no to nie daje ci tyle, co dałby ci Lucas Klostermann. Ataku, tak jak powiedziałem, za bardzo nie zmieniam. Oczywiście w samym meczu najlepiej, żeby to wyglądało w ten sposób, czyli Müller jako SPO z Dybalą, Ronaldo z Kluivertem na napadzie, no ale tak, żeby podtrzymać zgranie. Formacja 4-2-2 i jak najbardziej wygląda to solidnie. Następną drużynę przesłał użytkownik Yusuke76 po raz kolejny. Mamy tutaj trochę Championship i to Championship zostanie, połączenie również z Ligą Francuską, ale my przechodzimy już na Futbina i zaczynamy od tego, że ten użytkownik powiedział nam, że mam niewymiennego Neymara, ma niewymiennego Aguero, także bardzo ciekawych zawodników, ale tego Neymara sobie użyjemy. No i niestety użyjemy również sobie Mbappe, także zrobimy z tego składu trochę bardziej meta skład, ale dzięki temu po prostu zyskamy na jakości w tym zespole i troszeczkę zmienimy tutaj patrzenie
na tą grę przez użytkownika Yusuke, bo pisał, że ten Rooney jest tutaj jako dosyć ofensywny zawodnik w formacjach na przykład z dwoma środkowymi pomocnikami czy środkowymi pomocnikami defensywnymi. Ja naturalnie chciałbym to po pierwsze, żeby było zgranie, zrobić w formacji 4-3-3 w wersji trzeciej. Dzięki temu przesuwasz sobie Neymara tutaj, tu leci Jones, tu leci Salah i masz zgranie, możesz sobie wybrać, czy to Armstrong ma mieć pełne zgranie, czy to Rooney ma mieć pełne zgranie, więc ja osobiście zagrałbym w ten sposób. I teraz, ofensywnie masz piłkarzy takich jak Neymar, jak Mbappe, jak Armstrong oraz jak Salah, natomiast jako środkowych pomocników stawiasz Jonesa i Rooneya, czy w formacji 4-4-2, czy w formacji 4-2-2, to będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze działało, bądź jeżeli w przyszłości chcesz jeszcze wykorzystać tego Aguero, no to standardowo można dać oczywiście tutaj Aguero i jakiegoś pomocnika z City, wtedy dokładnie tak samo będzie to wyglądało, jeżeli chodzi o zgranie. Natomiast uważam, że to, co co pokazuje teraz w tym momencie na ekranie, jest najmocniejszym, co możesz w tym momencie zrobić. Może jest troszeczkę mniej kreatywne, ale powiem szczerze, że jeżeli widzę Overmarsa, no to bardzo chętnie chcę go wymienić. No i jeżeli widzę Les Melu i trzech pomocników, no to chciałbym zmienić właśnie twoje patrzenie na ten skład i pokazanie ci, że Rooney może grać naprawdę dobrą piłkę jako środkowy pomocnik, czy środkowy pomocnik defensywny, i to chciałbym w twoim składzie osiągnąć. Także ja grałbym czymś takim, moim zdaniem to jest bardzo mocne i szkoda, że nie ma Rashforda, tak jak patrzę. Nie wrzuciłem Rashforda do tego składu, ale jakbyś chciał, to za Salaha też można. Kolejna drużyna, moi drodzy, i tym razem użytkownika Król Davis. No ja się jak najbardziej zgadzam, bo Kanadyjczyk jest po prostu fenomenalnym zawodnikiem. Ja osobiście posiadam go w wersji Team of the Year, także jeżeli kiedyś będziesz mógł go zakupić, to polecam serdecznie. Tak wygląda oczywiście ta jedenastka już na Footbinie. I cóż, no widzicie tego Sterlinga, nie? Widzicie tę pomarańczową linię, widzicie tutaj Manchester United i widzicie, moi drodzy, już teraz Marcus Rashford. No tak jak mówię, do każdego składu go teraz będę wrzucał. Jestem po lidze weekendowej, w której zrobił taką robotę, że nie mogę mu po prostu nie oddać hołdu właśnie w ten sposób, ale oczywiście uważam po prostu, że Rashford jak najbardziej da ci tutaj więcej jakości niż ten Sterling, chyba że jest to niewymienna karta i po prostu ciężko z budżetem, to przede wszystkim zacznij od zmiany obrony. To znaczy ja zagrałbym w ten sposób, wymieniłbym Courtois w miejsce Areoli, bo na pewno nie jest to gorszy bramkarz, a wydaje mi się, że nawet lepszy. Jest on większy, ma on wyższe statystyki. Ja osobiście Courtois grałem bardzo długo w tej FIFA i uważam go obok Pope'a za najlepszego bramkarza w tej grze, jeżeli chodzi o karty, nie ikony, jeżeli chodzi o takie wersje podstawowe zawodników. Myślę, że właśnie Courtois i Pope to są zawodnicy, którzy w tej grze są po prostu najlepsi. Dodatkowo Diego Carlos za Ruda Hulita. No Hulit już po pierwsze grasz nim na 7 zgrania, po drugie, no na początku może był dobry, bo miał taką rozbudowaną sylwetkę, też jest stosunkowo wysoki także przez swoją fryzurę, natomiast no na tym etapie już będzie za wolny, już ma za małe umiejętności czy defensywne, czy fizyczne, więc ja osobiście wrzuciłbym tutaj Diego Carlosa. Moim zdaniem wyglądałoby to znacznie lepiej. Jak budżet nie pozwala ci na headlinera, no to możesz zawsze tutaj wrzucić również Team of the Group Stages, ocenionego z tego co pamiętam na 85, ale ja tutaj stwierdziłem, że karta headliner wygląda lepiej, więc tak to się prezentuje i jak dla mnie ten składzik wygląda kozacko. Jest fajny, mamy tutaj chociażby Desta, który wcale tak często się... W ogóle świetne boki obrony, super środek pola, fajnie połączeni Portugalczycy, więc to jest taki skład, który jakbym zobaczył Food Champions, to bym się go wystraszył, ale bym też również pochwalił za fajne wykorzystanie po prostu tych zawodników, których miałeś, fajne połączenie tego. Mi się to podoba i chętnie też czymś takim bym grał. Czas na chyba najbardziej kreatywną drużynę w dzisiejszym odcinku, którą podesłał nam JB, która wygląda następująco. I sam JB stwierdził, że on nie chce tutaj meta kart, on nie chce żadnego Neymara, Mbappe, Varana czy Mendiego, także ich absolutnie tutaj nie dajemy. Widzicie ten skład już teraz na Footbinie. No i wiecie, że ja tutaj muszę zrobić po prostu jedną zmianę, to znaczy Marcusa Rashforda. Powiedziałem, że to dzisiaj będzie odcinek pod znakiem Marcusa Rashforda. Powtarzam to co skład, przepraszam, że jestem taki monotematyczny, ale po prostu no zakochałem się w tej karcie przez to Food Champions, bo to co on robił z rywalami było absolutnie nieziemskie i dodatkowo sam JB stwierdził, że zastanawia się nad tym Schmeichelem, więc jak najbardziej również ci tego Schmeichela polecam. Uważam, że tak jak już powiedziałem, te Optimusy naprawdę stronią od wylewów, co prawda zdarza im się to, tak samo jak każdemu golkiperowi w tej grze, ale generalnie rzecz biorąc bronią naprawdę super, więc jak najbardziej możesz sobie na niego pozwolić, ale jeżeli tak patrzymy na ten skład, to co chciałbym pochwalić, to tą ligę NOS tutaj, czyli ligę
portugalską, z Pepe, z Grimaldo, tego Deco, który gra ofensywnie, bo tutaj JB pisał, że on gra najczęściej jako środkowy pomocnik ofensywny. No tak jak mówiłem w omówieniu icon swapów, on troszeczkę ma małe tempo, ale generalnie te statystyki, jeżeli ktoś lubił tego zawodnika, jeżeli pamięta go chociażby z Barcelony czy z Chelsea, jeżeli no po prostu macie jakieś fajne wspomnienia z tym zawodnikiem, to czemu by go nie zrobić? No bo te statystyki naprawdę pozwalają już nim grać. Dodatkowo łączą tutaj tego Pepe. Jest Ronaldo we flashbacku, więc to jest taki skład, na który można z jednej strony spojrzeć z taką nutką wspomnień przez tego Ronaldo, Deco czy Pepe, ale z drugiej strony też z taką młodą świeżością, no bo przecież mamy aż 3 future stars, jak Reinier, jak Jones, jak Fofana, także jest to fajnie połączona drużyna i jak najbardziej też uważam, że jest ona po prostu mocna. I czas na nasz ostatni zespół, który podesłał nam Bajkowski 3. Tak się prezentuje i powiem szczerze, że tutaj aż muszę dwa footbiny odpalić, to znaczy dwa squad buildery. Widzicie pierwszy z nich, czyli ten, jak on to wszystko ustawił, czyli to, co przed chwilą widzieliście na Discordzie, oraz to, jak gra tym w meczu. To znaczy formacja 3-5-2 z Błędią oraz z Pujolem na SPD, Cola, Runej, Boadu, ofensywni, Van Bergen z Sinclairem na bokach, Fer jako środkowy obrońca. No powiem szczerze, że zawodników masz bardzo ciekawych, ale ja zupełnie inaczej bym to wszystko poustawiał i teraz pokażę ci, w jaki sposób. To znaczy, po pierwsze pisałeś, że masz headlinera Hernandeza, więc go bym do tego składu jak najbardziej wrzucił oraz dorzuciłbym, no przepraszam, tego Mbappe. Szkoda w sumie, że nie Rashforda. Może Rashforda tutaj jednak trzeba było dorzucić. Oczywiście tak pół żartem, pół serio. Moi drodzy, przechodzimy od początku na 4-3-3, czyli to miałaby być formacja wyjściowa. Rooney, Sinclair. Tutaj będą mieli fajne połączenie. Puyol jako oczywiście obrońca, a nie jako pomocnik. No i tak, moi drodzy, mogłoby to wyglądać od samego początku. Jedynie dwóch zawodników na niepełnym zgraniu, czyli Mbappe oraz Tavernier. Oni wtedy tutaj na ósemkach, także też nie ma żadnego problemu. 8 zgrania jest to wystarczająca wartość. Natomiast jak w samym meczu mogłoby to wyglądać? No ja osobiście polecałbym ci zainteresowanie się formacją 4-2-2, którą grałem i którą cały czas polecam. Wtedy możesz sobie zagrać z Runejem oraz Sferem jako środkowymi pomocnikami defensywnymi, Van Bergen i Sinclair jako boczni ofensywni pomocnicy, natomiast Cola z Mbappe na napadzie, no i ta obrona, która wygląda bardzo, ale to bardzo dobrze. Jeśli jednak jesteś już bardzo przyzwyczajony i lubisz grać tą formacją 3-5-2, to wcale nie ma jej co wcale tutaj za bardzo zmieniać, tylko robimy to w następujący sposób i już wygląda to również bardzo dobrze. Tavernier jako taki box-to-box, może nie ma sztuczek, ale ma naprawdę bardzo duże umiejętności, czy jeżeli chodzi o tempo, czy jeżeli chodzi o dribbling, nawet jeśli chodzi o strzały, no o podaniach już w ogóle nie mówiąc, bo też są kozackie, jest to idealna karta na tą pozycję. Jedynie co, no to te strzały podbiłbym mu jeszcze jakimś stylem gry, który wyboostowałby je maksymalnie i jak najbardziej można tym zawodnikiem grać sobie tutaj jako właśnie takim prawym box to boxem. Sinclair na lewej stronie, Van Bergen z Mbappe na napadzie, Cola jako ofensywny pomocnik, no i Puyol wreszcie na swojej pozycji, czyli jako ten środkowy obrońca, otoczony dwoma szybkimi środkowymi obrońcami, czyli Walkerem oraz Hernandezem, co daje ci to, że jeżeli Puyol gdzieś tutaj wyjdzie do przodu i nie zdąży się wrócić, no to oni go zasekurują, ale z drugiej strony w ataku pozycyjnym twojego rywala Puyol będzie, no, tutaj pokazywał swoje umiejętności defensywne i też jak najbardziej opłaca się coś takiego zrobić. Moim zdaniem fajny składzik ciekawy, coś co jeszcze bym tylko zmienił, to żeby Mbappe był po prawej stronie, Van Bergen po lewej, ale to są takie zmiany kosmetyczne. Tak to, moi drodzy, wygląda i moim zdaniem, tak jak już powiedziałem, też jest to ciekawe. A wy co sądzicie o dzisiejszych składach? Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, ale także pamiętajcie, że wasz skład również może się pojawić na moim kanale. Wystarczy wysłać go na Discorda Fifacze Kinetyka, do którego link znajduje się w opisie. No i patrzcie również na składy innych zawodników, dawajcie im łapki w górę, łapki w dół, jeżeli wam się nie podoba. Mam nadzieję, że temu filmowi zostawicie same te w górę. Będę bardzo, ale to bardzo wdzięczny za to. Subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów, w tym jutrzejszego filmu z taktyką, która dała mi Elite 1 i która mam nadzieję, że wam da również i lepsze rangi, i większą radość z gry. Także subskrybujcie, aby nie przegapić, a ja teraz już się z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, trzymajcie się, na razie i piona!